Dla każdego sportu. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, znam Kubańczyk, witaj. Siemano, Byksku. Kurczę, dawno cię nie było. No bo ja w ogóle na dawno... Na tych ściankach, nie? No nie, nie udzielałem dawno wywiadów. No dzisiaj jestem tutaj, wiesz, fajny cage, legend. Specjalny. Fajne wspomnienia, tak się sentymentalnie zrobiło, to mówię, pogadam z wami chwilę. No też fajnie, że cię tak w sumie doceniono, nie? No bardzo mi miło, wiesz, znaczy Federacja FM w sumie zawsze o mnie dobrze pamiętała i wiesz, w każdym aspekcie jakby nie mogłem narzekać. Zawsze są profesjonalni, więc ja też dostałem dużą szansę od nich, wiesz, tak naprawdę też to wybiło moją karierę w wielkim stopniu, więc mogę tylko dziękować. No tylko pytanie, dlaczego ciebie tak mało we freakfightach, no bo jeśli chodzi o umiejętności, no to jest mega niedosyt, że twojej postaci widzieliśmy... No tak mało, tak no, naprawdę. Wiem, byku, ja też bym chciał to wszystko połączyć. Czasami sobie myślę, że może zrobić jakąś walkę czy coś, tylko też już fizycznie mnie teraz dojeżdża ta trasa koncertowa. Wiesz, my gramy bardzo dużo koncertów i będą ludzie mówić, że się powtarzam, ale to po prostu jest co roku to samo, wiesz. No, z ekonomicznego punktu widzenia pewnie lepiej no, się zarabia na trasie, nie? No tak, no nie będę ściemniał, że lepiej zarabiamy na trasie, lepiej zarabiamy na muzyce, a też moje biznesy są około muzyczne jakby, więc te freak fighty to zawsze był dla mnie taki dodatek. I fajnie zaszczyt gotówki oczywiście, natomiast wiesz, jak ja jestem 2 dni w Warszawie, kiedy ja bym miał, wiesz, trenować cokolwiek, jak my w czwartek wyjeżdżamy, wracamy w poniedziałek, cały wtorek odsypiam, środa jest takim dniem na ogarnianie. Jeden trening by zrobił. No nawet, ale wiesz, to ja wtedy leżę w wannie, po prostu wrzucam sobie kuleczkę z magnezem, kaczuszki i sobie cały dzień leżę i odpoczywam, bo jestem wyjechany, wiesz, od kwietnia gramy tak naprawdę do połowy października, potem jeszcze tam mamy trasę zagraniczną taką delikatną, więc no dzieje się, nie? Ogarniałem tak 4 lata, powiem ci, robiąc płyty, grając koncerty, robiąc walki i w tym roku już powiedziałem sobie, że jestem, że ciężko mi po prostu, wiesz, muszę odpocząć sobie jeden rok, żeby zagrać trasę, potem może się przygotować i zrobić jakąś fajną walkę. Nie mówię, że nie wrócę, no bo wiesz, też mi brakuje, przed chwilą też w wywiadzie mówiłem, tej adrenalinki takiej, bo kurde, to uzależnia, wiesz, to wychodzenie do klatki. Podczas koncertu na pewno są inne emocje. Nie? Zupełnie inne, zupełnie inne, inny stres i inaczej to odbierasz, nie? Fajna jest adrenalina na koncertach, ale to w klatce jest zupełnie inne, to jest super, nie? I czasami jej brakuje. A powiedz mi, były jakieś propozycje, żeby tutaj na Narodowym walczyć? No bo ty chyba grałeś na Narodowym koncert, nie? Grałem na Narodowym kilka razy koncert. Były propozycje, żebym zawalczył, natomiast nie było przeciwnika tak naprawdę. Były już propozycje, czy chcesz walczyć, tak? Znaczy, były propozycje dla przeciwników, ale nie chcieli gdzieś tam ze mną walczyć, bo tu się nie zgadzały jakieś kilogramy. Ja nie wiem, wiesz? Nie mam pojęcia. Wiem, że po prostu ktoś tam był, że były zapytania, ale finalnie stanęło na tym, że miał być to chyba... zawodnik po prostu, profesjonalny. No, a nie oszukujmy się, ja jestem freakiem, wiesz. Co z tego, że ja mam jakieś umiejętności i mam jakiś poziom, jak ja nie jestem w treningu, nie? Wiesz, jak ja mam walczyć z zawodowcem, który gdzieś cały, wiesz, walczy 20 lat. Z freakiem jeszcze by się mogło to udać, ale nie no z zawodowcem. No tak, tak. Więc jeżeli dostanę jakąś fajną propozycję z freakiem, to chętnie zawalczę, nie? No, gdzieś tam będziemy rozmawiać, na pewno się jeszcze pojawię. A jesteś na tyle w stanie, żeby na przykład skoczyć zamiast Diablo na paszę? Tak w K1, jakbyś teraz dostał propozycję? Nie ma takiej szansy, nie? No nie, no wiesz, Jarek to jest gość, który rowerem jeździ 150 km, który robi 10-obój jakiś, wiesz, cały czas jest w gazie, trzyma dietę i w ogóle. A ja jestem gościem, który 5 miesięcy gra trasę koncertową, śpi czasami 3-4 godziny dziennie na kolanie w busie. Zajechany. Wiesz, zajechany, no co, nie ma co się oszukiwać. Więc ja po prostu do Jarka, nawet jak mówię, są te umiejętności, to czy kondycyjnie, czy coś, na pewno bym nie dźwignął tego pojedynku, nie? A szkoda, bo gdybym był w treningu, to na pewno bym wyszedł do Jarka. Bardzo go lubię i w ogóle i myślę, że, znaczy chciałbym to zrobić za jego zgodą, nie? Wtedy, bo jest między nami fajna relacja i jeżeli on by chciał ze mną sportowo się zmierzyć, to na pewno, natomiast czy chciałbym tej walki na siłę jakoś? No nie, niekoniecznie. No tak właśnie dzisiaj kminiłem, kogo można byłoby stawić zamiast Diablo na paszę, no bo ja to, myślę, to nie jest łatwo. Ja myślę, że federacja tego tak nie zostawi, że coś jest przygotowane. Myślę, że na 100%, nie? Nie wiem, nie rozmawiałem, ale myślę, że wiesz, no to by było, zobacz, to by była kolejna rzecz, która wypada z karty narodowego, no narodowe, nie? To jest taka klątwa trochę, no właśnie klątwa, dużo było rzeczy takich, które wiesz, wypadały, tu się coś działo, tu coś, wiesz, i teraz jeszcze na koniec, nie? I jakby myślę, że federacja na pewno stanie na wysokości zadania i coś załatwi, że szkoda Jarka też bardzo, nie? Niepewnie. A powiedz mi, bo ostatnio afera wybuchła, jeśli chodzi o, czy afera, no. Young Multi mocno wbił w Skolima, że on podbija sobie wyświetlenia na YouTubie, dzięki czemu potem bierze wyższe stawki za koncerty. No ty jesteś
bardzo łączysz ten świat, tak jak multi, bo i działałeś we freakach, i działałeś w internecie, i teraz jesteś muzykiem. Powiedz mi, jak to... Ja byłem muzykiem najpierw. Nie chodzi o to, po prostu dzięki muzie tak naprawdę to wszystko się zaczęło, nie? Ale youtuberem też byłeś, tak naprawdę, nie? Ja byłem bardziej uczestnikiem, ja to chyba jak ja miał prowadzić jakiś kanał, wymyślać jakieś scenariusze czy coś, to chyba... Uczestnikiem byłeś, to się nie pomyliłem. Powiedz mi, jak ty oceniasz to, co dzieje się z tymi wyświetleniami z Kolima, bo tam faktycznie ta krzywa, jeśli chodzi o te wyświetlenia, jest to dziwne. Każdy jest mądry, może sobie na to zerknąć. Ja z Kolima bardzo lubię prywatnie, nie mam nic do niego, nie obchodzi mnie, co on tam sobie robi. Ja nigdy żadnych wyświetleń w życiu nie kupiłem. Jeżeli ktoś to chce w jakiś sposób sprawdzić, to niech sprawdza. Kiedyś to były bardzo piękne komplementy, jak ci pisali, że kupione wyświetlenia. A ty wiedziałeś, że nie? No kurde, to akurat fajne, nie? A natomiast, skomentuję to tak. Uważam, że w 2 dni na polskim YouTubie ciężko zrobić 3,5 miliona wyświetleń, jak tam chyba było, nie? To w Stanach chyba chłopaki nie robią takich. A to faktycznie na przykład, jak negocjuje się koncert za jakąś daną stawkę, to się patrzy na tego YouTube'a? Ja myślę, że ludzie tak, na niektórych, często są jakieś dni miasta, czy jakieś dni gminy, czy jakieś dni powiatu, czy nie wiem, jakieś imprezy, święto kwiatów, pomidora, I to są bardzo często fajne imprezy. No super imprezy, to się bardzo śmiesznie często nazywa, ale to są świetne imprezy, gdzie bawi się bardzo dużo ludzi. Szczególnie, że to często są bardzo za drobne są bilety wstępu. Albo za darmo. I jednak ci organizatorzy patrzą po prostu na wyświetlenia. Okay. I dla nich się nie liczy, czy oni sprawdzą tego artystę, czy nie. Kurde, ma te, 30 milionów, 50 milionów pod numerem, czy coś. Oni sprawdzają krzywej. Myślę, że nie. I tyle, nie. A co on sobie robi, to niech sobie robi. Mnie to nie obchodzi. A ile ty zagrałeś najwięcej koncertów w jeden dzień? Bo z kolei tam chyba dobijał do 4-5? Ja 4. 4 w jeden dzień. Ale to były stare czasy. Ale on to gra cały czas, tak, nie? Nie, da się tak grać. Ja wolę grać większe koncerty i mniej po prostu niż jeździć, grać te wszystkie kluby znowu i jeździć, zajeżdżać się w tygodniu. Bo to musi też rzutować mimo wszystko na jakość tego koncertu, bo nie da się zrobić 4 jakościowych koncertów w jeden dzień. Nie, ciężkie to jest. Dwa dziennie jeszcze to jest do zrobienia, fajnie, bo często gramy gdzieś tam o 18:30 i potem następny jest, o 21:00, to jest czas zagrać, chwilę odpocząć, zagrać drugi, no jest takie, 3 godziny koncertu, bo gramy 1,5 godziny, dziennie. No to piątek, sobota, niedziela. Zdarzało się tak, że graliśmy 2 w piątek, 2 w sobotę, 2 w niedzielę, nie? Ale żeby dokładać potem jeszcze, na przykład graliśmy poniedziałek klub, wtorek klub, środa klub, czwartek klub, No było, kiedyś zagrałem chyba 130 czy 140 koncertów podczas takiej trasy, nie? To było chyba najmocniejsze i to była jazda bez trzymanki. No szkoda zdrowia. Właśnie jeszcze a propos zdrowia i tych koncertów, to ostatnio Smolasty w Nysie zagrał koncert i tam nie domógł, zrzucał winę na menadżera. Jak ty właśnie też skomentujesz tę eksploatację? No bo to nie chcę, żebyś mówił, czy on... Bardzo lubię w ogóle i czasami po prostu też rozumiem go, bo mu też siada czasami na głowę. Natomiast to też warto podkreślić, że on nie mówi o menadżerze, tylko o bookerze. To jest duża różnica. Dobra. I bo my mamy tego samego menadżera i nasz menadżer jest naprawdę do rany przyłóż, to jest dobry gość. Wszyscy ludzie dzwonili, czy koncerty się odbędą, kojarzą menadżera też i to warto zaznaczyć, że to chodzi o bookera po prostu. Na pewno się dogadałem, to Smolasty też może nie powinien tak, mówić tego publicznie, natomiast też go rozumiem i zrobił, co zrobił. Ja myślę, że po prostu, gdzieś się to rozmyje, przeproszą się, pogadają i jakby każdy popełnia w życiu błędy. Tylko po prostu warto podkreślić, że to jest menadżer, naprawdę nas dba, jest mega gościem, a to chodziło po prostu o bookera i też uważam, że po prostu było pod wpływem emocji powiedziane, czasami nieprzemyślane słowa. Też miałeś takie sytuacje, że grasz koncert i nagle, nie domagasz, nie dalej. Miałem tak przed najważniejszym koncertem ostatnio w moim życiu, przed Stargardy, wyprzedaliśmy u nas cały amfiteatr. Tak, piękny koncert był i uratowałem, jak tu klinika MML, zawsze akurat mnie ratują pan dr Michalik. No i dostałem właśnie zastrzyki sterydowe, dostałem właśnie, jakieś tam inhalacje i na jeden dzień wróciłem, ale zdarzają się takie sytuacje, nie? Słuchaj, siedzisz gdzieś w klimatyzacji, coś, wypijesz zimne piwo, normalna sprawa, nie? I zaraz gardło siada, więc trzeba uważać. Dobra, to chciałem się rozgadali. Chciałem jeszcze tylko zapytać, czy jak patrzysz na to, jak Fame w
którym miejscu jest teraz Fame? Fame 22 na Stadionie Narodowym, największa arena w Polsce. Mogę powiedzieć, że jestem dumny po prostu, nie? Że jestem dumny. Też miałem okazję przyłożyć dużą cegiełkę do tego, bo robimy całe otwarcie. Siedziałem nad muzą przy prezentacji zawodników ostatnie 3 tygodnie. Dużo pracowaliśmy przy tym, to był fajny projekt, taki instrumentalny, zupełnie inny, więc robimy całe otwarcie i będzie naprawdę świetne, świetne show, więc jestem dumny, chcę zobaczyć to widowisko, chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało, myślę, że walki też oddadzą i finalnie będzie wszystko super. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobra energia dla każdego sportu.